znajdujemy się w studio Sound & More, gdzie powstaje moja pierwsza płyta. Właściwie jesteśmy w połowie materiału teraz, także praca wre na całego. Producentem tej płyty jest Krzysztof Herdzin, znakomity muzyk, aranżer. To jest dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt pracować z takim człowiekiem. Teraz, kiedy dostałem pierwsze szkice tych kompozycji Piotra, zaczęliśmy szukać drogi, którą iść, jeżeli chodzi o produkcję tego materiału. Muzyka, którą piszę, w której się bezpiecznie czuję, jest taką muzyką nie do końca dzisiaj prezentowaną przez media, bardzo oldschoolową, bardzo melodyjną, opartą na najlepszych wzorach lat 70., gdzie refreny bardzo szybko zapadają w pamięć, gdzie melodie są, powiedzmy, nie natarczywe, nie ostre, jest to dosyć komunikatywne. Będzie można odkryć w tej muzyce takie dalekie echa i zespołu Carpenters, Toma Jonesa i Barta Bacharacha, a więc takich rzeczy, które dzisiaj, wydaje mi się, przeżywają drugą młodość, i dla ludzi, którzy tęsknią za taką muzyką, którzy mają już troszkę więcej lat, ale młodzież chyba też odkrywa w tym dla siebie coraz więcej fajnych elementów, to będzie bardzo ciekawy i oryginalny konsept. Kofeina złamana kardamonem. Płytę realizuje Rafał Smoleń, również wybitna postać, który mało tego, że jest znakomitym fachowcem, to jeszcze wprowadza bardzo sympatyczną atmosferę, rozluźniającą, że się tak wyrażę. Tak, męczę Piotra, oczywiście. Jeszcze raz, jeszcze tak, jeszcze siak i tak dalej. Normalnie, żadnej taryfy ulgowej, żadnej taryfy ulgowej, ale to ma być dobra płyta. Czuła gady i ja. Część tych piosenek jest mojego autorstwa, część moich przyjaciół, muzyków. Jedna piosenka jest autorstwa właśnie Krzysia Herdzina. Wszystkie teksty do piosenek na płytę napisał Tomek Kordeusz. Znamy się z Piotrem od wielu lat. Ta płyta dojrzewała, była w nas, gdzieś siedziała. Myśleliśmy o nagraniu takiej płyty, o zrobieniu takiej płyty wspólnie, aż przyszedł taki moment, przyszła taka chwila, kiedy Piotr do mnie zadzwonił i mówi: wysyłam ci pierwsze demo. Potem poszło już bardzo szybko, bo jak mówię, ona była przygotowana do tego, żeby ujrzała światło dzienne. Powstaje płyta, która, mam nadzieję, w tych wszystkich trzech warstwach będzie wielkim wydarzeniem muzycznym w Polsce. Zarówno produkcja, jak i muzyka, jak i teksty, mam taką nadzieję, trafią do Państwa serc i tą swoją dojrzałością i prawdą, którą Państwo jak pewnie na pewno zauważą, udowodnią to, że na debiut nigdy nie jest za późno. Dziwny jak ten świat, co donikąd gna, jak dziki wiatr. Śpiewam już od bardzo wielu lat, ale to jest właściwie mój debiut fonograficzny. Chociaż wcześniej nagrywałem jakieś pojedyncze rzeczy, ale tak duża produkcja i tak poważna, to jest pierwszy raz w moim życiu. Tym bardziej jest to dla mnie duże, duże przeżycie i wielka przyjemność. Niektórzy twierdzą, że w tym wieku już za późno jest na debiut, ale temu właśnie zadajemy kłam. Nie zmieni się, nie jestem ideałem. Nie jest nowicjuszem, bo ma dosyć duże doświadczenie i komponuje i gra. Jego największym atutem jest jego głos. Niski bas baryton, takich głosów, tego rodzaju głosów jest bardzo niewiele na rynku muzyki popularnej. A dodatkowo jego głos jest bardzo dźwięczny, mam mnóstwo alikwotów, w związku z tym pięknie, aksamitnie koi uszy. Myślę, że najbliższy jest takim osobom jak głos Barry White'a czy wczesnego Chrisa Rea. Pięknie brzmi w tych warunkach tutaj w studiu Sound & More, w którym nagrywały piękne głosy i pracowałem tutaj z wieloma różnymi wokalistami. Jestem szczęśliwy, że znalazłem się w tym projekcie głównie z powodu tego, że to jest powrót do takiej muzyki, która gdzieś tam nam wszystkim towarzyszyła w młodości. A myślę, że coraz bardziej teraz jest taki czas, żeby na zasadzie pewnej powtarzalności, kiedy pokolenia gdzieś tam odkrywają, tak jak na przykład muzyka swingowa niedawno została dla młodzieży odkryta ponownie dzięki Rodowi Stewartowi, dzięki tym artystom, którzy odświeżają ten gatunek po jakimś okresie pewnej stagnacji, to z taką muzyką może być podobnie. Życzyłbym sobie tego i również słuchaczom tego życzył. Także zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Te melodie i słowa, które są do nich przyklejone, wtopione, umieszczone, no będą dla Państwa, myślę, wspaniałą propozycją.
i wszyscy się o to bardzo staramy. I wszyscy myślimy o tym, żeby ta płyta była prawdziwa. I sądzę, że taką będzie. Będzie to, bo na to się zanosi, że będzie sympatyczny, ciepły materiał taki z ładnymi melodiami, ze świetnymi aranżami, no i z mądrymi tekstami. Na pewno Państwo znajdziecie coś dla siebie, słuchając tej płyty, która już niebawem. Ciche dni. Nie mówisz mi, że coś cię zabolało.